Witam serdecznie w Radio Sim. Przed mikrofonem jest Bartłomiej Wojcieszak, a wraz ze mną w studiu jest pan profesor David Engels. Witam, bardzo miło Cię poznać i pięknie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę Pana gościć, lecz niestety temat, który chciałbym poruszyć, nie będzie już taki wesoły. Mianowicie, podczas swojego przemówienia mówił Pan, że na Zachodzie bycie konserwatystą nie jest równoznaczne z byciem chrześcijaninem. Otóż jest to trochę ciężkie do wyobrażenia sobie w Polsce, bo u nas jest dokładnie na odwrót. Większość konserwatystów to chrześcijanie, a większość chrześcijan to konserwatyści. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Otóż w zachodniej Europie są dwie główne klasy konserwatystów. Z jednej strony mamy ludzi, którzy określają się konserwatystami, lecz tak naprawdę są liberałami. Myślą, że bronią konserwatywnych wartości, bo bronią praw LGBT przed muzułmanami. Uważają, że bronią konserwatyzmu, bo określają się przeciwko masowym migracjom oraz islamizacji i tym podobnych. W rzeczywistości chcą jedynie zachować ten liberalny stan rzeczy, który idealizują. Z drugiej strony mamy rzeczywiście przedstawicieli chrześcijańskiego konserwatyzmu. Niestety większość z nich zapomniała, co to znaczy być chrześcijaninem. Mówią o chrześcijaństwie, ale to, co pokazują, to dziwna forma lewostronnego, liberalnego, woke kościoła, który stracił wszelkie połączenia z wszystkim, co chrześcijaństwo naprawdę znaczyło poprzez dzieje Europy. Mamy jeszcze oczywiście bardzo małą mniejszość, można powiedzieć, prawdziwych konserwatystów, którzy są rzeczywiście zainteresowani faktycznym znaczeniem chrześcijaństwa. Niestety, są oni naprawdę małą mniejszością i dodatkowo są niesamowicie prześladowani. Jest im bardzo ciężko zachować pozytywne spojrzenie na rzeczywistość, bo często czują się bezpiecznie, gdy mogą zdefiniować siebie jako walczących przeciwko wszystkiemu, co negatywne. Through some form of negativity, of fighting against something. And of course, they are right in doing that. Oczywiście, mają rację w swoim przeciwstawianiu się złu, lecz są tak zajęci walką, obroną oraz zachowaniem tego, co mają, że często zapominają, że najważniejsze jest dbanie o duszę. Put an absolute priority on the one's own Christian self-realization. To bardzo podobne do tego, co Pan mówił na wykładzie. Powiedział Pan, walka z ciemnością, ciemnością nie zaprowadzi nas ku światu. Wcześniej natomiast stwierdził Pan, że nienawiść do dekonstrukcji naszej kultury jest zrozumiała, nawet potrzebna. Osobiście zrozumiałem to jako zachętę do nie tylko sprzeciwiania się ciemności, ale również pokazywanie przykładu, czym tą ciemność można zastąpić. Czy dobrze zrozumiałem? Idealnie. A więc co możemy robić, aby być tym przykładem? Do głowy przychodzi mi kilka podejść do takiego problemu. Jak już mówiłem, jest nieuniknione, a nawet niezbędne, aby nienawidzić ciemności, żyć w opozycji do tej niemal satanistycznej rekonstrukcji naszego społeczeństwa, którą promuje kultura woke. Postawa ta niestety często sprawia, że ludzie zaczynają mieszać walkę o ich własne odkupienie z walką o przyszłość Zachodu. Jeśli zauważą, że Zachód jest skazany na zagładę, przynajmniej na kilka pokoleń, zapominają, że to nic nie znaczy w kontekście ich własnych zmagań o dobro ich rodziny. Dlatego powtarzam, że musimy zmierzyć się z przeciwnościami za nasze wartości, za Zachód, za chrześcijaństwo, za konserwatyzm,
konserwatyzm bez sprawdzania, czy wygramy. Nawet gdybyśmy byli w 200% przekonani, że przegramy tę batalię, powinniśmy podejmować walkę dla samej walki oraz dla naszych ideałów. To oznacza, że powinniśmy zmienić nasze podejście, skupić się w dużo mniejszym stopniu na tym, co może być społecznie bądź politycznie opłacalne, a w dużo większym na stawaniu się takimi osobami, jakie byśmy chcieli widzieć w całym społeczeństwie. Nie jest to oczywiście proste zadanie. Różni się ono diametralnie od dotychczasowych politycznych zmagań. Wymaga nowych podejść. Próbuję takie podejścia naszkicować w mojej książce pod tytułem Co robić, która została niedawno przetłumaczona na język polski. Są w niej 24 różne podejścia do tematu, ale takie, które według mnie jest naprawdę fundamentalne, to bycie w opozycji do materializmu poprzez naszą wiarę w transcendentność. W efekcie musimy zakorzenić nasze życie nie w doczesności, ale w Bogu. Jednocześnie nie oznacza to jedynie przestrzegania praw chrześcijańskich, ale powinniśmy szukać Go, szukać pewnej równowagi, pewnej odpowiedzi naszej duszy na Boga. Pokażemy w ten sposób naszym przeciwnikom, że nazywanie nas złymi prawicowcami, nazistami czy kimkolwiek innym jest zwyczajnie głupie. Nawet nie poprzez nasze reakcje, ale bardziej poprzez postawę, poprzez przykład naszego bycia, pokażemy, jacy są prawdziwi konserwatyści, chrześcijanie i wierzący. Istotne jest, aby nie tylko wierzyć, ale również być wierzącym. Myślę, że jest to niesamowita różnica. Kojarzę wielu polityków, oczywiście z zachodniej Europy, którzy próbują walczyć o chrześcijaństwo w sposób tak negatywny, tak agresywny i obraźliwy, że stali się tacy sami jak politycy lewej strony, tylko z innym programem. Dlatego powtarzam, nie powinniśmy wykorzystywać tych samych środków do naszych celów. Nie musimy z nimi walczyć ich bronią. Powinniśmy pokazywać, że jesteśmy inni, że nasza wiara w Boga i nieśmiertelną duszę jest podstawą dla naszej kultury i rodziny. A więc, w ramach podsumowania, powinniśmy zawsze wybierać trudniejsze opcje, ale zgodne z kodeksem moralnym. Dokładnie. I nie jest to proste. Oczywiście, że nie. Zmagamy się z takimi wyborami każdego dnia. Muszę się przyznać, trochę się wstydzę, gdy teraz o tym mówię. Sam przecież jestem daleki od ideału, daleki od osoby, którą chciałbym być. Jednocześnie widzę, jak powinno być. Widzę przykłady, do których powinniśmy dążyć, nawet jeśli wiemy, że nigdy nie będziemy idealni. Być może wtedy mały przebłysk naszych starań dostrzeżemy również u innych. I to pomoże nam wszystkim zajść dalej, niż gdybyśmy polegali wyłącznie na sobie. Dokładnie. Przypomina mi to książkę, którą czytałem. Było w niej zadane pytanie, jaki jest najważniejszy krok, który może wykonać człowiek? Odpowiedzią był następny. Pierwszy jest istotny, ale powinniśmy nadal próbować, nawet jeśli upadamy. Absolutnie. Przechodząc dalej, powiedział pan, że na Zachodzie wszędzie możemy zobaczyć taką antyboską utopię. Moving on. You said that everywhere in the West we opisał pan ją nawet jako satanistyczną farsę. In the West we can see this anti-divine utopia. You even described it as a satanic farce. Co możemy zrobić, aby uniknąć takiej utopii w Polsce i być może jak naprawić ją na Zachodzie? Oj, jest to niesamowicie trudne pytanie. Wiem, przepraszam. Zacznijmy od tego, że proces ten jest mniej zaawansowany w Polsce niż w tak wielu innych krajach zachodniej Europy. Polska ma pewną przewagę nad krajami takimi jak Francja czy Niemcy, dzięki różnym historycznym powodom.
Jednocześnie Polska nie jest wyspą odciętą od świata. Polska młodzież ma do czynienia z tymi samymi mediami, aplikacjami, serialami, Netflixem czy czymkolwiek innym, jak każda inna młodzież. Jest to więc kolejna ciężka walka. Dużo młodych ludzi jest kuszonych przez ten ideał kultury woke, więc musimy się temu przeciwstawić. Niestety do tej pory odniosłem wrażenie, że zarówno w Polsce, jak i inne konserwatywne rządy jedynie spowalniają proces westernizacji. Nie zauważyłem jeszcze przykładu, gdzie ktoś by go odwrócił. A więc udaje nam się to spowolnić, ale nie możemy tego procesu w żaden sposób odwrócić. Niestety, jeśli można tak powiedzieć, jest to tym bardziej cięższe z powodu demokracji. I to w sytuacji, gdzie według mnie Polska ma dużo lepiej zorganizowaną demokrację niż Niemcy czy Francja, zupełnie w przeciwieństwie do tego, co próbuje nam sugerować Unia Europejska. Żeby zacząć odwracać ten proces, trzeba by było wiele zrobić. Myślę, że lepiej byłoby zacząć od pomocy rodzinie. Postarać się o stały i pozytywny obraz rodziny, gdzie dzieci mogą dorastać z pozytywnymi przykładami. Należałoby również ustabilizować centralną pozycję chrześcijaństwa w naszym społeczeństwie. Samym chrześcijaństwem również należałoby się zająć, gdyż ono też jest przecież podzielone. Wiele jest ruchów w chrześcijaństwie, zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce, które składają się ku politycznej lewicy. Jest to wyzwanie. I nawet gdy powiemy, obrońmy chrześcijaństwo, na Zachodzie padnie pytanie, jasne, ale które? Chrześcijaństwo kardynała Marksa w Niemczech, który jest absolutnie lewicowy? Nie, oczywiście, że nie. To nie takiego chrześcijaństwa należy bronić. Nadal jednak powinniśmy zaszczepić chrześcijaństwo w codziennym życiu. Powinniśmy przejąć mass media w pozytywnym tego słowa znaczeniu, aby uniknąć pokazywania przez nie od rana do wieczora śmieci, wulgarności i pornografii. Musimy zbudować społeczeństwo, które szanuje podstawowe wartości. Musimy zainstalować miłość do naszej kultury, do naszej wielkiej zachodniej cywilizacji w młodych. And that Poland should absolutely avoid following that example. And I know that this is very difficult. Przede wszystkim jednak należy pokazać ludziom, dokąd zmierza Zachód. I wiem, że w Polsce jest to dwukrotnie cięższe. Przecież Polska tak długo marzyła, by na nowo być częścią Zachodu. But now Poland needs to realize that indeed, in many respects, it is. Lecz teraz Polacy muszą zobaczyć, że Polska w tej chwili w wielu aspektach jest bardziej zachodnia niż sam Zachód. Że ten Zachód, do którego dąży, jest już funkcjonujący i w dużo lepszym stopniu w Polsce, a nie w Niemczech czy Francji. Jest to jednak ciężki proces. Nie jestem pewien, jak skutecznie można by go zaimplementować w tak krótkim czasie, jaki pozostał, zanim kultura woke będzie tutaj tak samo silna, jak jest na Zachodzie. I nie musimy ich już kopiować. A jeśli bylibyśmy otoczeni przez metaforyczny mur, nie zrodziłoby to potem problemu zakazanego jabłka? Sytuacji, gdy ludzie pragną czegoś, czego nie mogą mieć. Lewa strona kultura woke byłaby jeszcze bardziej kusząca. Możliwe. Jeśli bylibyśmy cyniczni, a na szczęście nie jesteśmy, moglibyśmy powiedzieć, że przyspieszone działania, które możemy zaobserwować we Francji, Belgii czy Niemczech, mogą być dla nas iskrą nadziei. I
Im szybciej upada Zachód, tym większe szanse na zaistnienie konserwatywnych ruchów w Polsce, które zaobserwują, skoro tam zmierza Zachód, to musimy się jak najprędzej od niego odciąć i musimy obrać własną drogę rozwoju. A więc ciągle mamy sporo nadziei. W pewnym tego słowa znaczeniu. I trochę optymizmu nie zaszkodzi. Powiedziałbym nawet, że jako chrześcijanie musimy być optymistami. Dokładnie. A na początku powiedział pan jeszcze parę rzeczy o młodych ludziach. Sam jestem młodą osobą i zastanawiam się, którą ze swoich książek poleciłby pan dla ludzi w moim wieku. Myślę, że najlepsza byłaby moja książka pod tytułem Co robić? Pisałem ją niekoniecznie z myślą o młodych, ale bardziej o osobach, które starają się znaleźć ich miejsce na świecie. Ludziach, którzy podważają obecny stan rzeczy, mają wątpliwości, czy to wszystko jest dobre. Zdających sobie sprawę, że niekoniecznie są z tym wszystkim sami i zamiast się poddać i zaakceptować te okropności, które dzieją się wokół nich, szukają alternatyw. Jest to w sumie sytuacja, w której sam byłem podczas pisania tej książki. Gdy zacząłem zauważać istotę i wagę wartości konserwatywnych, byłem bardzo osamotniony w swoich przekonaniach. Zastanawiałem się nawet, czy jestem szalony, czy jestem jedynym konserwatystą w Belgii. Dokładnie dlatego napisałem tę książkę. Chciałem wyjaśnić samemu sobie wiele rzeczy. Myślę, że wielu ludzi mierzy się z tymi samymi problemami i może być to dla nich bardzo pomocne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan profesor David Engels. Zostańcie z Radiem SIM.